Andrzej Sapkowski. Boży bojownicy. Naprzód! Zaryczał Jan Blech z Tiesznicy, zajeżdżając tańczącym koniem przed front wojska. Naprzód, bracia! Naprzód, Boży wojownicy! Machnął buzdyganem Zygmunt z Wranowa, dając znak, by przed hufem podniesiono monstrację. Poczynać! 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 Przekazywali po linii setnicy. Poczynać! Poczynać! Masa taborickiej piechoty drgnęła. Zachrzęściła zbroją i bronią, jak smok łuską. I niczym ogromny smok ruszyła do przodu. Licząca 4000 chłopa. Szeroka frontem na 1500, głęboka na 300 kroków, formacja szła wprost na zgromadzone pod Nysą śląskie wojsko. Wmieszane w szyk turkotały wozy. Rajnewa, który wzorem Szarleja wlazł dla lepszego widoku na gruszkę na miedzy, wypatrywał, ale biskupa Konrada zlokalizować wśród Ślązaków nie zdołał. Taboryci szli. Maszerowali równym, mierzonym krokiem. Skrzypiały osie wozu. Ukryta za pawężami, najeżona ostrzami linia śląskiej kmiecej piechoty nie drgnęła. Dowodzący nią najemnik, rycerz w pełnej płytowej zbroi, cwałował wzdłuż szeregów, wrzeszczał. Zdzierżą! Powiedział do Prokopa Błażej z Kralup. W jego głosie drżał niepokój. Wyczekają, dopuszczą na strzał, jazda wcześniej nie ruszy. Ufność w Bogu! Odparł Prokop, nie odrywając wzroku od pola. Ufność w Bogu, bracie! Taboryci szli. Wszyscy zobaczyli, jak Jan Blech wyjeżdża na czoło przed szyk. Jak daje znak. Wszyscy widzieli, jaki rozkaz wydaje. Nad maszerujące roty wzbiła się pieśń. Bojowy chorał. Śląska linia zadrżała wyraźnie. Pawęże zachwiały się, dzidy i halabardy zakolebały. Najemnik, Rejnewan rozpoznał już baranią głowę na jego tarczy, wiedział, że to haubic. Ryczał, wydawał komendy. Pieśń huczała, gromowym hurkotem przetaczała się nad polem.